nad wierzchołkami gór. Wiatr chmurą rozczesuje włosy, ich platynowe pasma zaczepiają o ostre krawędzie. Nad wierzchołkami gór wiatr chmurą rozczesuje włosy, ich platynowe pasma zaczepiają o ostre krawędzie. Puszyste pompony drzew zielenią się na zboczach, przetykane złotem i nieśmiałą czerwienią. Przetykane złotem i nieśmiałą czerwienią. Nad wierzchołkami gór wiatr chmurą rozczesuje włosy, ich platy. Tak, że cały świat wokół przestawał istnieć? Stajemy się tylko głosem w telefonie, czarnymi literami w pospiesznym mailu. Rozpływamy się w niepamięci bez powrotu. Że man auch nirgends tappen sehen, dass man hätte es hätte. Woran man denkt, hier, tschechisch und zerkerich er muss jünger. Jew tschech karonum mata verera jaskmere, jew jupitnere. Du, gone mekan kama elos in sein pes, vor datare schuchet, heißa schari goetjola. Ես նից մնում է լոգ մի ձայն հերախոսում, սև պարեր են մնում մեյլում առակ գրված, տարալություն ենք մենք մուրացության։ Աստացի երկ ու չտուտան են, թեր զյանզան է ես մոյն բովիտեմ, Գուրսկին Քարաբաղում, Արցախում։ Երժիվամ, ժե կոշուտ գուր Արցախու, że może uda mi się nie pokaleczyć palców. Zbierałam pogubione okruchy słów i czułości, liczyłam pocałunki. Pewnego ranka zakwitło we mnie słońce i trzepot przebudzonych nagle ptaków. Zapaliłam w swoim kościele długą, cienką świecę. A szczęście. Jest hałatumy i te Arcachum, Lernot, Męk. Հայերու փշուր, փշուր բեկորները պիտի որոնեինք, ումաքրեինք, հող այնպես զգուշորեն, որ մեր մատներն անգամ չվնասվե համբույրները։ Եվ այն արևոտյան արևն իմ մեջ ծաղկեց, և թրթիրը քնից հանկարծ ելած թրջունների, ես բարալի երկար մոմ մարեցի բանկում, И повторю здесь, эта наша встреча не была бы, если бы мы не встретились на Горном Карабахе, в Армении не встретились бы. Уж не говорю о книге, этой книги не было бы. Я позавчера обещал быть гостем и теперь обещаю перед вами. За эту одну книгу я опубликую две книги. Книгу Калины Изабеллы Зиола и Дарюша Томаша Лебиода. Сделаю так, чтобы Новый год предстоящий они встретили книгами на армянском языке. Przypływy i odpływy, rytmiczny oddech morza, nierówny oddech życia, chwila przypływa. Chwilę przy...
przypływają. Przepływy i odpływy, rytmiczny oddech morza, nierówny oddech życia, chwile przypływają. Chwile przypływają, przypływy i odpływy, rytmiczny oddech morza, nierówny oddech życia, chwile odpływają. Zarówno Armenia, jak i Polska w swoich dziejach, w swojej historii wybijała się na niepodległość. Ciągle na niepodległość. Da. No właśnie. Tak. I zdarzyło się coś podobnego. U nas, w Polsce i w Armenii. Mieliśmy Wandę, która nie chciała Niemca, a w Armenii jest bohaterka, która się nazywa Lipsime, która wolała zginąć niż wyjść za mąż za niewybranego przez siebie mężczyznę. Da, no widzisz, no pięknie. I podobne jest również to. Innych, zupełnie innej kategorii dziejów. Że Ormian dotknął też kataklizm wielki. Rzeź Ormian. I Polaków podobnie. Wystarczy wymienić Katyń, wystarczy wymienić Boi. Dlatego w cieniu wielkiego platanu pysznisz się jak dziewica. Czerpiesz soki z ziemi, budujesz słodkie owoce w cieniu platanu.
cieniu wielkiego platanu. Wyśnij się jak dziewica, czerpiesz soki z ziemi, budujesz słodkie owoce w cieniu platanu. Jak to się stało, że tyle roślin rozkwitło w górskim kraju? Skąd tyle lotnych ptaków i zwierząt między skałami? Patrzę na figi i pytam o konstrukcję tego świata. Żyjemy pośród innych bytów w cieniu platanu, w cieniu wielkiego platanu. Wyśnij się jak dziewica, czerpiesz soki z ziemi, budujesz słodkie owoce w cieniu platanu.